obytowanie oddziału w górach jesienią i zimą 1944 roku. Brak było ciepłych pomieszczeń, doskwierały wichury i słoty, a śnieg zdradzał ślady ścieżek. Brak żywności i odpowiedniego odzienia powodował wiele schorzeń, obniżał sprawność fizyczną partyzantów. A życie, jak to życie, ma swoje prawa. Oddział składał się z ludzi młodych, spontanicznych. Toteż zawiązywały się przyjaźnie, ale też ścierały się zdania, poglądy, charaktery. Był leśny ślub, były ich chrzciny. Antoni, pseudonim Toni. Rok urodzenia 1923 w Zabełczu. Przybyłem do oddziału z Nowego Sącza z kolegą Bażantem i Stachem w sierpniu 1944 roku. Przysięgę odebrał od nas na Ostrej sam dowódca Tatar. Byłem w trzecim plutonie. Stopniu szeregowym. Jerzy Bogusz, pseudonim Gacek, Gacek 2, ponieważ w oddziale było akurat dwóch o tym samym pseudonimie. Urodziłem się w roku 1921 we wrześniu w Nowym Sączu, a do oddziału przyszedłem także z Nowego Sącza. Przyjście moje było o tyle może troszkę inne, bo jestem byłem więźniem obozu koncentracyjnego, z obozu zostałem zwolniony i stąd też pod pewną presją psychiczną, z konspiracją. Bardzo mili koledzy, poprzednik opiekowali się mną w sposób bardzo taki wyrozumiały dla byłego więźnia obozu. No i do obozów przyprowadzili mnie w lipcu 1944 roku. Wyszedłem z partyzantki w stopniu strzelca, jak później się dowiedziałem, starszego strzelca awansowany przez majora Zupka. Po wojnie od razu udałem się na studia i to jeszcze nawet w tym czasie, kiedy toczyła się akcja wojenna, na Politechnikę Krakowską. No i tam ten ulubiony przez siebie zawód inżyniera piastuje właściwie do dzisiaj. Przeszedłem wszystkie stopnie naukowe. Nazywam się Władysław Chudy. Urodziłem się 5 marca 1915 roku w Skrzydlnej, bo ja Nowy Sącz dzisiaj. Do partyzantki przyszedłem do grupy Maka w 1944 roku. W czerwcu. U Tatara otrzymałem pseudonim Gacek i po kilku dni pobytu u Tatara otrzymałem dowództwo plutonu, stopniu plutonowego, czwartego plutonu na Kosarzyskach. Tam prowadziłem do końca wojny. Po wojnie pracowałem cały czas w handlu do emerytury. Obecnie jestem na emeryturze. Do oddziału zostałem doprowadzony przez łącznika zakonspirowanego gajowego tutejszego z rejonu Prechyby, niejakiego Furmankiewicza. I zaprzysiężony razem z nim przez dowódcę łącznika Tatara ówczesnego. Tu właśnie, gdzie rozmawiamy, niedaleko, dokładnie nie pamiętam, które miejsce się zmieniło tyle lat. No, ujawniłem się zaraz zgodnie z poleceniem na zajutrz po ujawnieniu całego oddziału, też solo. No potem dalsze koleje losu jak nauka, szybkie doganianie roczników. Ukończyłem studia wyższe, normalne, dzienne na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracowałem ponad 23 lata w górnictwie jako inżynier. Nazywam się Czesław Ciesielczyk. Urodziłem się pseudonim Szatan.
Urodziłem się 21 marca 1925 roku w Siedliskach, to jest w majątku moich dziadków. Ojciec mój był zawodowym żołnierzem 1. Pułku Szczytów Podhalańskich w Nowym Sączu, matka nauczycielka. Od początku wojny brałem udział w ruchu oporu, najpierw jako łącznik, kurier. Następnie pracowałem w grupie dywersyjnej w Nowym Sączu w warsztatach kolejowych. Do oddziału Tatara trafiłem z oddziału Dunina, do którego zostałem włączony w nawojowie po wsypie harcerskiej w Nowym Sączu po wielkich aresztowaniach na skutek ucieczki. Tam się znalazłem. W oddziale Tatara byłem do końca. Następnie z polecenia Tatara wraz z kolegami z Orlikiem i z Biegunem zgłosiłem się na ochotnika do pierwszej oficerskiej szkoły piechoty w Krakowie. Tam po promocji byłem oficerem. Brałem udział w walkach właśnie jako były partyzant, w walkach i likwidacji band niemieckich wilkołaków, werwolfu w terenie powiatu legnickiego, wołoskiego. No wskutek, prawda, różnych okoliczności w 1947 roku zostałem zdemobilizowany z Wojska Polskiego. Skończyłem Politechnikę, najpierw Wrocławka, w końcu Warszawską i jako magister inżynier architekt pracowałem nadal już najpierw w budownictwie przy odbudowie Warszawy, a ostatnio na stanowisku architekta powiatowego. Nazywam się Tadeusz Czech, mój pseudonim organizacyjny Wicek. Urodziłem się 5 maja 1920 roku w Kobylanach koło Krakowa. Zamieszkałem, byłem całe życie w Starym Sączu. Należałem do różnych organizacji, do ZWZ, do AK, do Wojskowej Organizacji Młodzieży. Później, z początkiem roku 1943, zostałem zaangażowany do egzekutywy inspektoratu Niwa, Nowy Sącz, wraz z kolegą Szewczykiem, Janem Hansem. No, pracowaliśmy jakiś czas, później działaliśmy w plutonie dywersyjnym porusznika Zagoszcza i od porusznika Zagoszcza przeszliśmy do organizującego się oddziału porusznika Tatara. Całą kampanię przeszedłem z porusznikiem Tatarem i wyszedłem z tej grupy jako kapral. Po wojnie ukończyłem liceum pedagogiczne, ukończyłem wyższe studia muzyczne i byłem nauczycielem muzyki i śpiewu w liceum pedagogicznym w Starym Sączu i w liceum ogólnokształcącym w Starym Sączu. Jestem obecnie na emeryturze. Nazywam się Marian Dubiński, mój pseudonim Kanwa. Urodziłem się 22 lipca 1922 roku w Nowym Targu. Zaprzysiężony zostałem na placówce Narcyz przez leśniczego na Frycowej Wyrwę Cillera. Stamtąd też po zorganizowaniu oddziału partyzanckiego Tatara zostałem skierowany do tegoż oddziału, gdzie byłem żołnierzem 3. plutonu pod dowództwem porucznika Lawiny. Z tym, że po wydzieleniu się oddziału, prawda, pod komendę obwodu, prawda, przeszedłem razem, prawda, tam. Tam byłem do czasu, do 27 stycznia, to jest do dnia ujawnienia się. Po okresie ujawnienia przez pewien czas, prawda, pozostawałem, nigdzie miałem zamiar dalej ukończyć gimnazjum. Niestety, prawda, przeszkodziło mi w tym pierwsze, że miałem rewizję w domu podczas mojej nieobecności, prawda, Sowieci dwóch z NKWD w poszukiwaniu broni. Broni nie znaleziono, chciano mi zaaresztować ojca, w końcu puszczono, więc ja musiałem się przez pewien czas ukrywać, po czym rozpocząłem tę szkołę. Niestety dostałem znów drugie zawiadomienie, informację, że będziemy wcielani do wojska. O tym powiadomił nam ówczesny podporucznik WKU, przedwojenny sierżant WKR-u Sermoński. I dlatego, prawda, wyjechałem na zachód. Na zachód. Po czym powróciłem do Sącza, do Krakowa, gdzie kończyłem liceum i tamże zostałem zapisany na Akademię Handlową. Zbigniew Fitz. Urodziłem się 7 kwietnia 1923 roku w Stanisławowie.
Tam chodziłem do pierwszego gimnazjum. Potem po przyłączeniu Stanisławowa do Związku Radzieckiego byłego, dokończyłem tą dziesięciolatkę rosyjską. Następnie wyjechałem, tam się ożeniłem, żona z piwnicznej, która tam pracowała w ten czas w tłumaczu. W 1939 roku byłem w obronie narodowej jako ze Szczelca na stopień zdemobilizowali i 17 września wywieźli nas do Wołoczysk. Tam po kilkunastu tygodniach siedzenia w obozie było na 20 tysięcy ludzi, dużo pojechało stamtąd tych starszych na Katyń i innych, a nas, parę młodych, dało się jakoś przeszwarcować z powrotem do Polski. Wróciłem ze żoną do piwnicznej i tam wstąpiłem do oddziału w lipcu 1944 roku, do oddziału Tatara i byłem do końca do działalności oddziału do stycznia 1945 roku. Władysław Lewicki. Jestem adiunktem, doktorem nauk ekonomicznych w stopniu podporucznika rezerwy artylerii. I urodziłem się w 1909 roku w Lwowie. Do ruchu oporu wstąpiłem w 30 listopadzie 1939 roku po udziale w wojnie obronnej Polskiej we wrześniu 1939, a następnie do partyzantki wszedłem w latach 1943-1944. Byłem w oddziale Tatara. A następnie od lipca 1944 dowodziłem samodzielnym oddziałem Lawiny nad Łomnicą, była nasza Melina, a następnie nad Nawojową w Zlotnym. I na Zlotnym drugim oddziałem też pod oddziałem Lawiny. Przez lata okupacji na Sądecczyźnie prowadzona była zaprogramowana działalność konspiracyjnego wojskowego ruchu oporu. Dominującym i najprężniej działającym był powstały w grudniu 1939 roku Związek Walki Zbrojnej, który rozkazem Naczelnego Wodza Wojska Polskiego, generała Władysława Sikorskiego, został przemianowany na Armię Krajową. Teren działania Inspektoratu ZWZ AK Nowy Sącz obejmował powiaty Gorlice, Limanowa, Nowy Sącz i Nowy Targ. Zbliżający się od wschodu front skłonił dowodzących akowskim podziemiem do otworzenia w ramach konspiracyjnej akcji Burza oddziałów partyzanckich.